Dobra, rekord wideo. Cześć, witajcie po przerwie. Cześć, ja dzisiaj znowu w nietypowych warunkach i dlatego jest tak dziwnie. Nie, no fajnie jest, konika masz tam fajnego. A tak, mam konika nad głową oczywiście. Zabójczy. No właśnie, nie było nas troszeczkę, ale tak naprawdę wiecie co, jakoś strasznie dużo się nie działo, chociaż trochę było. Taką chyba najgłośniejszą z premier, przynajmniej w moim odczuciu, jest, nie wiem czy zasłużenie, może mnie poprawicie, może Jacek mnie poprawi, OnePlus Nord CE 5G, o, bo to taka jest pełna nazwa, myśmy go wcześniej znali po prostu jako Norda CE. No i teraz pytanie, czy każda morda pasuje do tego Norda? Powiem szczerze, na mnie ten telefon jakiegoś szczególnego wrażenia nie zrobił, jest do bólu poprawny, jest bardzo poprawny. Fajna specyfikacja, niezłe ceny, przynajmniej te wyrażone w euro i w zasadzie tyle. Może właśnie dlatego, że to jest taki, to CE się wzięło od Core Edition, czyli taki rdzeń telefonu, tylko to, co najpotrzebniejsze, takie powiedzmy serce filozofii Nord i tyle, nie? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo tak... Wiesz co, trudno ten telefon traktować inaczej niż jako średnią półkę. Z tą ceną atrakcyjną, to ja powiem szczerze, że nie wiem, bo podobne konstrukcje są na rynku w cenach co najmniej podobnie atrakcyjnych. Mhm. Tutaj może działać jedynie magia marki, że on będzie troszeczkę popularniejszy. Natomiast tak poza tym to jest taki typowy średniak, bo tak, to i Snapdragon nie najwyższy, taki 750 zdaje się G, czy tak, 750 już, ale taki nietopowy i bateryjka 4,5 tysiąca mAh, także też nie największa, od taka lekko tak, powyżej ładowanie średniej. Watowe, pamięci UFS 2.1 i DDR4X. W typowych cieszy pojemnych, oczywiście tak? To, że jest AMOLEDowy wyświetlacz. Tutaj nikt się nie spodziewał niczego innego poza Full HD. Właśnie w okolicy 6,5 cala on ma 6,43 dokładnie, także troszeczkę poniżej. Ale to w zasadzie jest to, czego się wszyscy spodziewali. Ten wyświetlacz też nie jest taktowany, znaczy nie pracuje w jakimś najwyższym reżimie odświeżania, ale jest 90 Hz, tak? Także jest i tak całkiem sympatycznie. Aparaty fotograficzne, no ja nie wiem, jeżeli to też jest rzeczywiście średnia, bo też bez obiektywu tele jest szerokokątna ósemka bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, jest 64 jednostka główna. W związku z tym tak, no to jest taki średniak. No tak, dokładnie. Dodam, że ma NFC i ceny, moi drodzy, na razie tak naprawdę są trzy wersje, ale ceny podali na stronie dwóch, przynajmniej wczoraj późnym popołudniem, jak pisałem o tym tam, po 16-17. Więc tak, jest wariant 628, najbardziej budżetowy i nie wiem, ile kosztuje. Może już teraz cena będzie na stronie OnePlusa, to jak ktoś dopisze w komentarzu, to będę dźwięczny. I kolejna wersja 828 kosztuje 330 euro, czyli jakieś tam 1480. I topowy wariant, całkiem niezły w tym momencie jak na średniaka, 12 plus 256 za 400 euro, czyli tam niecałe 1800 zł. Czyli znów, tak jak cała reszta, ceny są po prostu poprawne, są w porządku, nie ma czego krytykować, nie ma czego chwalić. Jest okej. Okay. No nie jest bardzo tanio, to nie jest wyjątkowo atrakcyjnie, ale ceny są ustawione jako tako. Dobre do tej specyfikacji, wydaje mi się, i do OnePlus. Rzeczy, o których warto by było jeszcze dorzucić po tych cenach, to ładowanie 30-watowe jest szybkie. Tak, wtrącałem. Pamięci niestety nie są najszybsze, bo to jest LPDDR4 i UFS 2.1, także nie ma szału zwyczajnie. No. To chyba w zasadzie tyle. No. A, jeszcze, bo to nietypowe są rzeczy dla OnePlusa i tutaj fani OnePlusa mogą, że tak powiem, mieć to na uwadze. Nie ma suwaczka do wyciszania powiadomień, za to jest mini jack. Tak, jack jest. O tym rzeczywiście zapomniałem. Bo to nie jest zwyczajne dla OnePlusa, no dlatego warto o tym wspomnieć. No i czytnik palucha pod ekranem. A sam telefon, ja nie wiem, jak ci się podoba. Masz jakieś wrażenia z tego, jak to wygląda? Wiesz co, nie, kompletnie. Jest poprawny. Jest to rzecz niebrzydka, nie zaburzyło mojego poczucia estetyki. Ładny telefon, poprawny. Zwyczajny, poprawny styl.
Pionowa oprawka aparatu może się podobać, dziurka w ekranie może trochę mniej. Trzy kolory do wyboru, z czego ten jeden błękit, no, turkusowy ja bym nazwał. Zdaje się, że jest matowy. Matowy, tak? Tak, przynajmniej tak, wiesz, wygląda na renderze, a powiem szczerze, że przeoczyłem, bo ta premiera była dziwna była, no. Była dziwna. Tak, to prawda. I to nie prawda. Wyłapałem tego szczegółu, po prostu nie zwracam uwagi tam na design, bo to widać. No, poza tym jest klasyczna czerń i biel. Wyglądają niebrzydko, a też wyglądają na matowe w zasadzie. Na żywo nie widziałem. No właśnie, właśnie to jest to, że na żywo nie widać, aczkolwiek na renderach ten, przynajmniej ten czarny, chociaż ten biały też ma tak na wysokości aparatu taką połyskliwą linię, która zdaje się ma sugerować, że on się błyszczy. Nie wiem, dobra. Ale nadal matowo, to nie jest taki wysoki połysk, no błysk lusterka, tylko taki nie? Przydymiony lekko. No, może tak być, a na tym niebieskim takich linii nie widać, więc może być w ogóle taki chropowaty. No diabli wiedzą, ja bym tu obstawiał, pomimo tego, że oczywiście wszyscy temu będą zaprzeczać, biorąc pod uwagę związki mniejsze lub większe OnePlusa z Oppo, może być to ta, w przypadku niebieskiego koloru, ta stylowa, którą widzieliśmy w Oppo Reno 5, czyli taki szalonik fajny. Zobaczymy. Nie miałem w ręku, no to nie wiem. Kolejnym producentem, który w minionym okresie uraczył nas nowościami, jest Samsung. Oni pokazali między innymi taki telefon pod tytułem Galaxy A22. W wersji 5G i w wersji 4G, z tym, że no, one się różnią i to dość wyraźnie między sobą, chociaż z wyglądu są bardzo podobne i prawie nie do odróżnienia. Może najpierw... Tak, ja się zastanawiam, czy tutaj jest sens, znaczy podejrzewam, że podział rynku tutaj wymusza nadal jeszcze produkowanie wersji 4G. Dokładnie. No i to, że jednak nadal jest troszeczkę tańsza pewnie. Już patrzę, bo nie, akurat w przypadku wersji 4G nie było w momencie, kiedy pisałem newsa jeszcze cen. Nie było. Myślę, że głównym modelem i modelem, który no, trafi prawdopodobnie do nas, będzie ten z 5G, z 6,6-calowym ekranem Full HD, odświeżanym z częstotliwością 90 Hz, napędzany MediaTekiem Dimensity 700, z pamięciami 4 albo 6 GB RAM-u, i jednym wariantem pamięci wewnętrznej, przynajmniej tak było na razie w momencie premiery, 64 giga, trochę mało. Bateria przyzwoita, 5000, ale ładowanie już mniej przyzwoite, bo 15-watowe. 8-megowy aparat do selfie i to jest ekran typu Infinity V, czyli mamy kroplonocz na górze. Natomiast z tyłu mamy 48 megapikseli bardzo standardowo, szerokokątny 5 megapikseli i 2 mega do rozmywania tła. Czytnik linii papilarnych na boku, a cena, no też nieoficjalnie, przynajmniej to jeszcze wiadomo na razie, 200-230 euro, czyli tam w granicach 900-1100 zł, chociaż brytyjski oddział Samsunga podał, że u nich 200 funtów, czyli nieco ponad 1030 zł wychodzi. Przynajmniej mówiąc o tym 5G, bo 4G no, powinien być tańszy, ale czy będzie? No. Wersji pamięci ma być więcej i to według certyfikatorów, także one się powinny sukcesywnie również pojawić. Ja zwrócę tylko Waszą uwagę na to, żeby pamiętać przy zakupie, że są wersje single i dual SIM. W Polsce raczej będą dual SIMy, w związku z tym tutaj nie ma wielkiego bólu. Natomiast gdybyście kupowali w nieoficjalnym obiegu gdzieś w sieciach, nie wiem, u dużych sprzedawców takich, którzy online'owych po prostu, warto uważać i warto zwrócić uwagę, czy to jest single czy dual SIM. Podobnie jak warto zwrócić uwagę na to, czy ma, czy nie ma NFC, ponieważ te wersje również dual SIM mają albo nie mają NFC. A wiecie, to Wam od razu podpowiem jeszcze, gdybyście się zastanawiali, po czym odróżnić wersję 5G od 4G. Wersja 4G ma diodę LED na tylnym panelu poza obrębem ramki aparatu, bo aparat jest inny. I to jest ciekawe, takie trochę nawet bym powiedział kuriozalne, bo w modelu 4G, który pod każdym względem w zasadzie jest słabszy od 5G, bo ma ekran 6,4 cala, ale HD+, bez szybkiego odświeżenia. A nie, przepraszam, jest 90 Hz, to przekręciłem trochę. Ale no HD+. Procesor Helio G80.
Więc no, jedna konstrukcja, powiedzmy, oczko niższa, a aparat fotograficzny tylny jest po pierwsze poczwórny, po drugie lepszy niż w wersji 4G, bo w wersji 5G. Bo przypomnę, 5G miał 48, 5 i 2, a 4G ma 48, ale z optyczną stabilizacją, 8 szerokokątnego i dwie dwójki do makro i do rozmywania tła. Czy jeszcze przybył jeden aparacik do makro, a przedni tak dla uzupełnienia ma 13 mega w tym modelu akurat. Bateria jest akurat chyba taka sama, ile dobrze pamiętam. Bateria jest 5000 chyba również. Tak, i ładowanie też jest, zdaje się, takie samo fast charging. Tak jest i RAM-u, przynajmniej na razie to, co wiadomo z tych wersji, 4 giga RAM-u i 64 albo 128 giga pamięci flash. Podejrzewam, że to na niektóre tylko wybrane rynki, nazwijmy to wschodzące, ten model 4G będzie przeznaczony. No ale w sumie, jak ktoś nie potrzebuje 5G, to by miał lepszy aparat. No. Nie wiem. To znaczy tutaj ja powiem szczerze, że no bo w tym aparacie co, ta dwójka druga? Dwójka i stabilizacja. Stabilizacja. Ja powiem szczerze, że jeszcze sprawdzę tę informację o stabilizacji. A przy niskim modelu to dziwna jest ta stabilizacja, ale to nie ja robiłem kartę, dlatego muszę zobaczyć po prostu. Dokładnie, to jeszcze jest... Na razie podchodźcie do tej optycznej stabilizacji ostrożnie. Ale wiesz co, zdaje się, że ja tego nie brałem, nie wiadomo skąd. Jeszcze sekundeczkę, bo otwieram, wiesz co, link źródłowy. To bym od razu mógł, że tak powiem, zweryfikować i powiedzieć, czy to jest powtórzone za jakimś serwisem, czy to jest wzięte. No to jest ze strony Samsunga. Samsung Mobile Press, tylny aparat w modelu bez dopiska 5G, czyli z ekranem HD+. Sprawdzam jeszcze raz dla pewności. Ja jestem na tej samej stronie. Jestem na tej samej stronie prasowej Samsunga i widzę tą optyczną stabilizację, czyli mamy dobrze w katalogu. To zrobił. Natomiast ja mam nadal wątpliwości, powiem szczerze. Wiesz, podaje tak producent. Przykro nam. Tak? Jeżeli producent źle podał, to my na to już nic nie poradzimy. Ale Jacek, zwróć uwagę, że i szerokokątny tu jest lepszy, bo jest 8 zamiast 5 mega. Tak, ale to jest jest do przyjęcia. Zdaje mi się, że dołożenie 8 zamiast 5 jest ok, to znaczy jeszcze w tej cenie się mieści, natomiast dołożenie optycznej stabilizacji już jest takie niecodzienne dosyć, powiem szczerze. Ja przyznaję, że ja powiedziałem, że to jest bardzo dziwne, no niemniej prawdopodobne i możliwe, szczególnie, że podał tak producent, a nie jakiś tam serwis i tak dalej. Dobra, to może już nie traćmy czasu, bo tak naprawdę czas weryfikuje, jak będzie ten telefon u nas, co on ma, czy ma tą stabilizację, czy nie. I przejdźmy do kolejnych nowości. Co tam proponujesz w... No, o Motorolce powiedzmy. Ma identyczny układ, to znaczy podobny układ aparatów w designie, tak? Motorola G-Stylus 5G. I podobne baterie ma, bo podobną baterię, bo też 5000 mAh. To jest smartfonik o tyle fajny, że przeznaczony dla tych, którzy lubią sobie pisać rysikiem po ekranie. Tutaj im powinien pasować. Ekran to jest 6,8 cala, w związku z tym chyba wystarczająco duży, żeby tego rysika rzeczywiście z sensem używać. UHD na UHD pracujący przy 60 Hz. Konstrukcja jest oparta na Snapdragonie 480, czyli na budżetowym procesorze 5G, tak? Takim pierwszym wyborze, jeżeli chcemy po taniości zrobić. Po taniości. 4,6 giga RAM-u, no 10-watowa ładowarka, no to tak troszeczkę gorzej. A zestaw aparatów, no do bólu typowy, znowu 48 mega główna matryca, 8 mega szeroki i... Piątka do makro i dwójka do głębi ostrości. Z przodu 16. Dokładnie, ja tu widzę, że zjadłem tą informację o tej piątce. Dobra, coś jeszcze, aha, NFC, właśnie o NFC jeszcze chciałem powiedzieć i pamięci wewnętrznej jest 128 oraz 256 giga, przy czym póki co, bo ten telefon w Stanach debiutował, podano, że ten model z mniejszą pamięcią 128 giga będzie kosztował $400, czyli na nasze jakieś 1460 zł
i mamy bardzo fajny, że tak powiem, bardzo fajną alternatywę dla Galaxy Note'a. To znaczy troszkę, znaczy alternatywę bardziej budżetową, może tak to nazwijmy. Dużo tańszą, tak, tańszą alternatywę. Bo jeżeli chodzi o możliwości sprzętowe, to jednak są w tej Motorola troszeczkę mniejsze od Galaxy Note i warto na to zwrócić uwagę. Ale i cena. I ja nie wiem, ale nadal mi się zdaje, że oprogramowanie rysika w Note jest troszeczkę lepsze niż to w Motorola. Nie wiem, może masz jakieś zdanie na ten temat po prostu, bo to nie jest pierwszy stylus od Motorola. Dokładnie, nie, to jest już druga albo trzecia generacja nawet tego modelu. Ale powiedz mi, jakie masz zdanie na temat tego oprogramowania rysika, bo ty jednak korzystałeś. Powiem tak, przykro mi, ale z Motorola G-Stylus nie korzystałem, więc nie potrafię nic powiedzieć. Aha, okej, okay, okej. Okay. Jeżeli chodzi o Galaxy Note, no to same superlatywy, chociaż ostatnio coraz rzadziej, bo przez jakiś czas korzystałem z telefonu bezrysikowego i się chyba odzwyczaiłem. Natomiast był taki okres, kiedy non-stop miałem kolejne generacje Note'a i ten rysik, że tak powiem, już w pewnym momencie przyrósł mi do tego stopnia, że nawet SMS-y sobie potrafiłem rysikiem wystukiwać. Wiesz co, natomiast ja myślę sobie tak, że to jest jednak, kurczę, pewna nisza, dlatego że z rysika najczęściej, no kto korzysta? Ktoś, kto ewentualnie szkicuje cyfrowo gdzieś na boku, tak? Ktoś, kto pracuje na telefonie i pisze dużo, bo ten rysik w Samsungach rzeczywiście daje sporo możliwości różnych podczas edycji. Ale wiesz co, akurat no nie wiem, jak to jest w przypadku Moto G, bo podejrzewam, że zabraknie tej funkcji, bo ten rysik jest jednak pewnie dużo prostszy. No, na przykład w Samsungu używanie rysika jako pilota do samowyzwalacza, szczególnie jak gdzieś samemu podróżujemy, jak chcemy sobie zrobić fajne zdjęcie. Słuchaj, ja się po prostu zastanawiam, czy gdybym chciał smartfona z rysikiem, to nie wolałbym na przykład używanego Note'a z poprzedniej generacji? Wiesz, ja, no nie każdy chce używany telefon, nie każdego stać na Note'a, bo jednak Note'y swoje kosztują, a może być tak, że wiesz co, no ja taki scenariusz oczywiście w głowie sobie układam w tej chwili na szybko. Firma kupuje dla pracowników, no mamy na przykład firmę zajmującą się, nie wiem, budowlanką, mapami i tam często jest potrzebne na przykład nanoszenie poprawek na schematy odręczne, na miejscu, że tak powiem, zdarzenia, czy zaznaczanie na zdjęciu pewnych tam pól, wskazanie konkretnych rzeczy. No to wtedy tani telefon dla pracownika po to tylko, żeby mógł rysikiem jakieś poprawki nanieść na grafice, na, nie wiem, na zrzucie ekranu, na zdjęciu, no to zaczyna nabierać sensu. Pracownik nie potrzebuje wypasu, pracownik potrzebuje telefonu do roboty i w tej roli taka Moto G może być akurat całkiem fajna, bo tak, będzie... Ja tylko chciałem powiedzieć, że gdybyście mieli używać smartfona z rysikiem, to warto oczywiście obejrzeć nowego smartfona Motorola również w momencie, kiedy on się pojawi. Natomiast bardzo możliwe, że bardziej funkcjonalny okaże się, no mówię, choćby z poprzedniej generacji model Samsunga, dlatego że z tego, co ja przynajmniej pamiętam, Adaś testował, w związku z tym wie lepiej, ten rysik tam po prostu daje ogromne możliwości. Jest to rzeczywiście w pełni funkcjonalny smartfon z rysikiem, to nie jest tylko mazidło po ekranie, ale on daje możliwości otwierania opcji menu kontekstowego, mnóstwa rzeczy, które w określonym oprogramowaniu po prostu ułatwiają i przyspieszają pracę. Dokładnie, szczególnie, że możecie sobie tym rysikiem w powietrzu pomachać, niekoniecznie dotykając ekranu, więc tu się zgodzę z Jackiem. Jeżeli telefon z rysikiem, no to tylko Galaxy Note i nie kombinujcie, a po prostu o tej mocy no, wspominaliśmy, bo to jednak jest Motorola. I marka, powiedzmy, którą darzymy obaj, myślę, bardzo, bardzo dużą sympatią. W Chinach zadebiutował model IQOO-U3X4G. O rany, można sobie połamać na tym język po prostu. Z tymi nazwami przegieli. Ja nie jestem w stanie zrozumieć. To jest model oparty na Helio w 800. Jego u nas raczej nie będzie, w związku z tym to jako tylko ciekawostkę. IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, w HD jedynie pracujący, bateryjka 5000 mAh, pamięci 128 i dwie wersje RAM-u 4 albo 6, aparaty fotograficzne marne jak na dziś, bo 13
plus dwójka i ósemka z przodu. Od ciekawostka z Chin, która się pojawiła, ładnie wygląda, tak, jak to zazwyczaj telefony Vivo ładnie wyglądają, ale to właściwie tyle. No tak, skoro już jesteśmy przy Vivo, to może pociągnijmy ten temat, bo jeszcze kilka modeli Vivo w tym ostatnich, powiedzmy, dwóch tygodniach, kilkunastu dniach, że tak powiem, wypluło. I73 z ładną obudową na przykład. Tak, tak. Przy czym nie mylcie tego I73 z modelem z 2018 roku, bo nazwa jest ta sama, więc ten nowy ma dopisek 2021 i znowu mamy do czynienia, myślę, z takim, kurczę, no takim poprawnym do bólu, poprawnym średniakiem, zbudowanym według takiego, powiedzmy, szablonu, chociaż wyróżnikiem może być AMOLEDowy ekran. No powiedzmy, to jest jakiś tam plus tego telefonu, prawda? Ale reszta to średniaczek. Helio. To znaczy, to jest ewidentnie telefon robiony dla tych, którzy szanują swoje pieniądze i nie kupują najdroższych modeli, nie wiem, czy ja to dobrze ująłem, dla tych, którzy nie potrzebują mieć najdroższych modeli i takie po prostu kupują. Ta konstrukcja jest oparta z kolei też na Mediateku Helio w G95. Nie jest najwyższych lotów procesor, ale taki, który już można rozważać. Jest to procesor 5G, także oferuje tą łączność lepszą troszeczkę, tak? Jeśli chodzi o pamięci, no 128 plus 8 to jest taki wybór bardzo dobry, bo można zawsze dorzucić kartę pamięci, natomiast tego RAMu 8 będzie z tego radość po prostu. Aparaty fotograficzne 64 główny, na którym tak właściwie spoczywa ciężar całościowy robienia zdjęć, bo pozostałe to są dwie dwójki i z przodu 16 dorzucili, która będzie służyła do robienia selfie. Ładowanie jest 33-watowe, ale bateryjka tylko 4000 mAh niestety i to jest lekko przykre. Natomiast jeżeli chodzi o design, to właśnie jest spoko. W jakiś sposób wyjątkowy, tak? Co prawda jest to design na tyle podobny do, przynajmniej jeżeli chodzi o aparaty, podobny do tego, co Vivo prezentuje od jakiegoś czasu. Natomiast ta obudowa jest rzeczywiście zgeometryzowana. Tam są w jednym układzie rodzaj kwadratów czy prostokątów poukładanych kafelkowo, także on się będzie wyróżniał po prostu. Zgadza się. Kolejny Y to w zasadzie jest odgrzany kotlet, bo Vivo Y70T, czyli tak naprawdę Y51S po przemianowaniu. I w zasadzie myśmy o tym telefonie kiedyś gadali, więc tylko przypomnę tak bardzo szybciutko. Procesor Exynos 880, 8 giga RAM-u, 128, 256 pamięci, ekran IPS 6,53 cala z 8-megowym aparatem do selfie w dziurce. Tylny aparat 48 plus 2x2. I bateria 4500 z 18-watowym ładowaniem. Ceny po przeliczeniu 870, 980, 1150 zł, zależnie od wersji, od kompletacji pamięci 628, 828 albo 8256. Ja Adama dzisiaj bardzo kiepsko słyszę, w związku z tym nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że coś zamieszał w nazwach. Mówimy o Y53S, tak? Nie, nie. Nie. Y70T, czyli przemianowany Y51S. Okay. Ale skoro już wspomniałeś, to oczywiście Y53S też zaprezentowany został i może teraz ty o nim opowiedz. Znaczy, to też jest tak naprawdę odgrzewany kotlet. Jest to konstrukcja Vivo, która już była znana i pojawiała się pod różnymi nazwami, choćby bez literek. I z naprawdę niedużymi różnicami. Te literki, mam takie wrażenie, Vivo stosuje, żeby rzeczywiście wyróżnić smartfona na różnych rynkach. One się początkowo pojawiają, te modele, na rynkach dalekowschodnich. I tam jest inna nazwa dla Indonezji, dla Malezji, dla Wietnamu. I w rezultacie to są bardzo podobne konstrukcje. One są niemalże bliźniacze. Niektóre są pozbawione na przykład dodatkowych wersji pamięci. Rzadko jest zmiana procesora rzeczywiście i to właściwie, no czasem aparaty, z aparatami coś, jakiś mały miszmasz, ale to są tak naprawdę modele bardzo podobne. I tutaj mamy do czynienia też z taką konstrukcją bardzo skromną. Na Snapdragonie 480 co prawda, czyli też obsługującą 5G z ekranem 6,58 cala, pracującym w Full HD, także całkiem sympatycznie.
z pamięcią 128 albo 256 masową, z 8 w RAM-u, bez możliwości niestety rozbudowy pamięci i to jest troszeczkę przykre. 64 plus 2 z tyłu, tylko dwa aparaty. W zasadzie nie? Po co dodawać kolejne dwójki, z przodu 8. No może Vivo się kończą już 2-megowe matryce i zaczynają oszczędzać. Może. W każdym razie ładowanie przy tych 5000 mAh tylko 18 W, no ale okej, no jest, tak, jest. Zawsze tak, to cena lepiej niż 10. Z racji tego, że są do wyboru dwie pamięci 128 albo 256, przypomnę, no to dwie ceny na nasze po przeliczeniu bez podatku 1030-1150 zł. Czyli też taki, powiedzmy, niższy segment średniaków. Jako ciekawostkę może w telegraficznym skrócie tylko: na rynku indyjskim pojawiło się Vivo M3 Pro 5G. Ta wersja indyjska się różni naprawdę detalami, które nie wpływają na specyfikację bardzo mocno i na performance tego smartfona. Także w zasadzie specyfikacja ta widoczna dla Was jest powtórzoną specyfikacją z wersji europejskiej. Tutaj nie bardzo jest co cudować. Ja przypomnę, że telefon no, jest fajny, no, jest w miarę atrakcyjny, ma charakterystyczny również wygląd. Zapraszam Was na kartę do zajrzenia. Nie jest to oczywiście high-end, ale jest to rzecz warta uwagi. Bo i stosunkowo fajny ekran, chociaż IPS-owy tylko, i Corning Gorilla na tym ekranie, także ochrona przed zarysowaniami, bo trójka jest tam. Aparaty standardowe do bólu, 48 plus 2 dwójki, 8. Jeżeli chodzi o pamięci, to są dwa tiery, 64, 128 masowa i 4 albo 6 giga RAM. Z tym RAM-em jest trochę biednie, ale u nas go i tak nie będzie. U nas można kupić naszą europejską wersję. Wiesz co, jak już wskoczyłeś na sekundkę do Indii, to ja tylko tak kronikarsko wspomnę Wam, że w Indiach się pojawił telefon pod tytułem Realme X7 Max 5G. I wiadomo, on występuje póki co tylko w Indiach, a Wy go doskonale znacie, bo to jest Realme GT Neo po prostu, przemianowany pewnie tylko i wyłącznie na rynek indyjski. Natomiast gdybyście kiedyś natrafili na nazwę X7 Max, no to jest po prostu GT Neo i tyle. No to jeszcze z Realme C21 Y. Tym razem też jest to wersja dalekowschodnia, też kolejny klon, w zasadzie Y21 powtórzony. Różnice są pomijalne. Smartfonik na ten tańszy rynek, bo z wyświetlaczem HD tylko, z procesorem Unisoc T610. Nie polecam tego smartfona pod żadnym pozorem. Tak. Wiesz co, ja w jednym z serwisów wyczytałem, że on pracuje pod kontrolą Androida Go. Gdyby tak było, to byłby to w miarę jeszcze telefon, bo jak na Androida Go, to byłby całkiem przyzwoity. Miałby całkiem przyzwoitą specyfikację. To znaczy, on ma mieć 4 giga RAM-u, w związku z tym chyba teoretycznie to pozwala na to, żeby tam był Go, ale chyba jeszcze nie pamiętam, jak ustawiło to. Dlatego ja się asekuruję. To jest z jednego z serwisów internetowych, sprawdzonego, rzetelnego, także nie wydaje mi się, żeby oni to popełnili po prostu pomyłkę. Natomiast producent faktycznie o tym nie wspomina. Natomiast może tamci dziennikarze mieli go w ręku i zobaczyli, i dlatego tak napisali. Znaczy, wiesz co, on się pojawił na konsoli Google, jeżeli dobrze pamiętam, i tam chyba istnieje możliwość, że był tam Android Go, może ale tam nie było. Ale wiesz co, no też tak naprawdę pojawiły się zdjęcia już, że tak powiem, tego telefonu z natury. Więc możliwe, że ktoś go miał w ręku i po prostu stwierdził, że jest Go i dlatego tak napisano. Asekuracyjnie po prostu mówię, prawdopodobnie ma Androida Go i wtedy to by był sensowny telefon. Z pełnym Androidem to już trochę mniej sensowny. No i mamy dwie Nokie w końcu. No. Nokie C01 Plus. I drugą Nokie C20 Plus. Ja nie wiem, trochę słów mi brak po prostu. Nie, no dobra, to ja powiem, mi się taki film skojarzył, nie wiem dlaczego tytuł, ale no ja nawet go nie wymienię, bo nie chcę tutaj obrażać producenta. Oba są z procesorami Unisoca, to od razu mówię, i z Androidem Go. Przy czym, moi drodzy, ta C01 Plus, to w ogóle zapomnijcie o tym telefonie, naprawdę. On jest bardzo tani, bo 75 euro, czyli 330 zł.
ale za te pieniądze to kupcie sobie lepiej jakikolwiek używany smartfon, który ma chociaż trochę RAMu i chociaż jakiś procesor, bo ten ma Unisoka 9863A i ma, moi drodzy, gigabajt RAMu. 1 giga RAMu to moim zdaniem no, nawet na Androida Go stanowczo za mało i ten telefon nie ma szans działać płynnie. Do tego mamy ekran 5,45 cala z rozdzielczością HD+, dwa 5-megowe aparaty fotograficzne, oba z diodami LED, co ciekawe, i baterie 3000 mAh, wiadomo, bez szybkiego ładowania. No bo w sumie taka bateria w takim telefonie to wystarczy i to jest, można uznać, że jak 5000 w normalnym telefonie. Z mojej strony to wygląda jakby HMD, czyli producent smartfonów Nokia obecny, zajął się wykopaliskami mobilnymi jakimiś i sięgnął do tych najgłębszych pokładów smartfonowych z Androidem. Po prostu... Nie, ja bym powiedział, że w tym momencie to sięgnął dna, ale mówię, no nie chcę urażać Nokii, bo jednak jest to, kurczę, marka z takimi tradycjami i żeby zrobić coś takiego, to... No i wypuścili drugi telefon z wyższym numerkiem, C20+. I wcale wiele się nie poprawili, bo dalej mamy Unisoka 9863A, ale już na szczęście 3 giga RAMu, więc to już ma szansę działać z Androidem Go. 32 giga pamięci, bo tamten miał 16, chyba też zapomniałem wspomnieć. No i bateria siłą rzeczy też większa, prawie 5000, 4950, chociaż ciągle bez szybkiego ładowania. 6,5 cala HD plus ekran, oczywiście no bez szybkiego odświeżania, bo to nie ten segment. 5-megowy aparat do selfie, natomiast z tyłu 8 plus 2, czyli dwójeczka do rozmywania tła. No niestety cena już wyższa, bo 400 kilka złotych w Chinach, więc dorzuciwszy podatek, to pewnie by było u nas tak 500-600 zł. No, myślę, że to tak by kosztowało. Nie wiem, czy Nokia to sprowadzi do nas, ale chyba nie musi, bo raczej... Mam nadzieję, że nie, bo chyba nie warto po prostu. I tutaj znowu ja wspominam, powtarzam po raz kolejny, myślę, że Adam się ze mną zgodzi, że my naprawdę nie mamy nic do tanich smartfonów. No nie, ale... Tani smartfon działający, funkcjonujący tak jak powinien, jest czymś rzeczywiście wyjątkowym. Jest dobry, bo jest dobry i tani. No. Natomiast tutaj Nokia po prostu nie daje szansy, przynajmniej temu pierwszemu smartfonowi, na to, żeby on w ogóle jakkolwiek w ekosystemie androidowym, goglowym działał po prostu. Mhm. Tutaj nie da się skorzystać z tych, no, nawet najbardziej podstawowych rzeczy związanych z Androidem równocześnie. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze chciałby sieci społecznościowe, jakiś internet, nie zabije. A wiesz co, ja się tak trochę tej Noki uczepiłem, bo oni powtórzą jeszcze swój błąd, bo tutaj co prawda jest to na razie tylko przeciek, ale jeszcze jest w drodze model C30. Ta Nokia C30 znowu ma mieć tylko 2 giga RAMu, 32 pamięci nadane, 6,5-calowy ekran, ale na szczęście już chyba Full HD. Przy czym jest to wszystko przeciekiem, więc ja bym się do tego specjalnie jeszcze nie przywiązywał, bo to są przecieki z rosyjskiego sklepu, a specyfikacja, no powiem szczerze, jak tak ją przejrzałem, to taka trochę nieskładna jest, bo z jednej strony no, nędzny RAM, z drugiej wyświetlacz Full HD, bateria 3000. No nie wiem. Pogadamy, jak będzie premiera. Natomiast tylko wspominam, że Nokia planuje kolejny marny smartfon. I na koniec chyba została nam kwestia Huawei, który zorganizował w mijającym tygodniu konferencję prasową, online oczywiście, dużą, fajną konferencję prasową, na której przedstawiono sporo nowych urządzeń. Natomiast smutna informacja jest taka, że smartfonów na razie nie będzie. Nie będzie smartfonów z powodów znanych, zresztą prezes to tak ujął. Podczas prezentacji mówi, że doskonale wiecie, dlaczego na razie nie możemy produkować smartfonów. No i może dobrze, no wiesz, wydaje mi się, że to jest słuszne posunięcie ze strony producenta. No wiadomo, że to się i tak nie sprzeda, to po co pchać parę w gwizdek i tracić na tym, nie? Lepiej producent czy... natomiast zapowiedział nie tyle przebranżowienie się, co troszeczkę sporą zmianę profilu działalności firmy. Nie. Firma co prawda już od dłuższego czasu produkuje i tablety, i zegarki, i opaski oczywiście, routery, modemy jak najbardziej. Natomiast firma zaczyna wchodzić jakby na pola, które do tej pory nie były dla niej znajome.
Laptopy tak, laptopy jak najbardziej, ultrabooki chwałe i są znane, natomiast nieznane były do tej pory na przykład monitory. A jest propozycja na razie na rynek chiński monitora 4x3, bardzo nowoczesnego, fajnego monitora bezprzewodowego i propozycja monitora gamingowego, dużego z zaokrąglonym ekranem, bardzo fajnego, no ale to nie są to urządzenia mobilne. Jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, jest kolejna generacja zegarków Huawei i nie wiem czy będzie widać, bo a może będzie widać. No. Taki zegarek nowy zaproponowali, to jest ale akurat ten najbardziej ruchu. Premium. Tam jest jakiś pierścień dookoła kręcony? Dookoła nie, natomiast ma tutaj kręcony ten. To malutkie jest kręcone. Ale to ramkę ma fest, ci powiem tak na oko. To jest duży smartfon. O, tutaj może będzie widać przewijanie. Nie widać przewijania. No, wiecie co, nie będę teraz kombinował. Ciężko jak będę, to w ten sposób pokazywać. Widać przewijanie. No widać, rusza się tam coś. No. To jest ta wersja akurat najbardziej premium. On ma stalowy pasek ze stali nierdzewnej i tak jak poprzednia wersja premium i szafirowe szkiełko i tytanową obudowę i ceramiczny tył. Także jest fajny. To, co go różni od poprzedniej wersji tej najbardziej premium zegarka, to jest to, że ma możliwość instalacji eSIM-a. Bo można na nim oczywiście odbierać rozmowy telefoniczne w momencie, kiedy jest sparowany z telefonem, ale do tego jeszcze właśnie można sobie zainstalować eSIM. A i on już działa na tej nowej platformie Huawei? Tak, to już jest Harmony OS. I działa ci z Androidem bez problemu? Tak. Co prawda miałem pewne problemy z parowaniem i ze znalezieniem urządzenia, ale się udało. To może się nie były problemy wynikające z samego urządzenia czy z oprogramowania na zegarku, tylko z oprogramowania na moim smartfonie, które nie do końca chciało ze mną współpracować. No ciekawe, ale się udało. Ale no, zobaczymy, może to się uda, no bo oni planują, że to w ogóle będzie cały ekosystem urządzeń różnych. Pewnie. Wiesz, było parowane ze starszym modelem smartfona, jeszcze nie update'owanym do Harmony OS, także to jest stary Android. Mało tego, jeszcze Android obsługujący Google, w związku z tym to jest rzeczywiście stary model Huawei. No to faktycznie. Natomiast zegarek na razie działa bardzo fajnie, premiera nas jeszcze czeka, także to jeszcze nie w tym momencie. 17 bodajże polska premiera, myślę, będzie. I wtedy sobie pogadamy troszeczkę więcej. Są oczywiście również nowe słuchawki, tak? Słuchaweczki bardzo, bardzo też podobne do tych poprzednich. Z niezłą jakością odsłuchu. Przy okazji do AirPodsów też. Tego i przy okazji podobne też do słuchawek Apple. Tak, ale to nie są pierwsze takie, słuchaj. Wszyscy, którzy kopiują, to kopiują również ten wzór. Także poprzednie nie wiem czemu. Identyczne także. Nie wiem czemu. Dla mnie te słuchawki Apple'owskie są beznadziejne. Są niewygodne w noszeniu, wypadają z ucha. No po prostu są. No, te rzeczy, ten wzór to nie jest dobry wzór według mnie do naśladowania, ale co zrobić, producenci po prostu chcą naśladować. Wspomnieliśmy półgębkiem o tym Harmony OS, natomiast Huawei ma ambicje, żeby był to system łączący właściwie wszystkie urządzenia od tych najbardziej skomplikowanych, czyli laptopów, smartfonów, do tych najmniej skomplikowanych, czyli smartwatchy na przykład, czy nawet opasek. To oprogramowanie ma być po prostu na wszystkich urządzeniach. On ma działać na wszystkim, nawet na jakimś totalnym, że tak powiem, totalnie słabym urządzeniu, ma działać prawidłowo, ale to myślę, że pogadamy o tym, jak będziesz w stanie to wypróbować, nie? Bo to będziesz w ogóle zamierzasz aktualizować swój telefon do Harmony? Nie, użyję nowszego po prostu telefonu, który zaktualizuje do Harmony, a ten zostawię na razie tak, jak jest. Tym bardziej, że ja nie wiem kiedy, bo to jest stary Mate. Właśnie to ciekawa kwestia, kiedy będzie u nas i właśnie jak do tego podejdą aktualni użytkownicy smartfonów Huawei, którzy mają Google'a jeszcze z dawnych czasów i normalnego Androida. Ciekawe, czy dużo osób się skusi na nową platformę, czy nie. Ja powiem szczerze, jestem ciekaw bardzo, jak to będzie funkcjonowało na tych wszystkich urządzeniach, czy one się będą rzeczywiście ze sobą w stanie dogadywać w jakiś łatwiejszy sposób, niż to do tej pory miało miejsce. A poza tym, kurczę, czekam, chciałbym, żeby Huawei sprowadził ten wyświetlacz 4x3, bo to naprawdę wygląda na fajny display, taki do pracy. Nie do grania może, ale do pracy. No zobaczymy. Może sprowadzą.
I to chyba tyle w tym tygodniu. Chyba tyle. Nie wiem, zastanawiam się, czy czasem jakaś premiera nas nie czeka jeszcze dzisiaj. Tak próbuję, coś miało być na 11, ale to słuchajcie, zapraszam Was do przeglądania aktualności, bo jeżeli coś będzie, coś się wydarzy jeszcze po nagraniu dzisiejszego filmu, przypominam, nagrywamy go trochę wcześniej, niż Wy go oglądacie, no to zajrzyjcie do aktualności i do katalogu, na pewno tam o tych przeczytacie. I w ogóle zaglądajcie. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Sumiennie. Dziękujemy Wam, że z nami byliście. Pozdrawiamy Was serdecznie. Życzymy udanego weekendu. Tak. Dużo słońca. Ładnego lata, urlopów udanych, jak się wybieracie już. Tak, dokładnie. I dużo zdrowia. Póki co miejmy nadzieję, że już zaraza sobie poszła i Franca nie wróci. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dużo zdrowia. Cześć.